na kolejny odcinek Pieszo przez Małopolskę. Zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Po moim ciężkim oddechu, jak widzicie i słyszycie, witam Was bardzo serdecznie, podróżniki, w kolejnej trasie Pieszo przez Małopolskę. Jesteśmy w miejscowości Tokarnia. Piękna miejscowość, która powstała na przełomie XIV-XV wieku, w momencie, kiedy tędy przebiegał szlak solny z Żubrz Solnych w Wieliczce na Węgry. A z nami, w tej pięknej trasie, jest Paweł! Dobry, ja chciałem coś powiedzieć. Ja nie wiem, jak ty zrobisz te 700 metrów przewyższenia. Jak dopiero zrobiliśmy 7, a ty już sapiesz. Super. Są z nami także kolejni ludzie. Jest pan Piotr. Jest z nami Grzesiek z Mateuszem. A my mamy do zrobienia około 16 km po górkach. Zrobić około 8-9 szczytów. No i cóż, widzimy się na kolejnych miejscach. Zaczynamy od Tokarni, tak jak już mówiłem. Podziwiamy piękną kalwarię tokarską, która powstała w latach 70. XX wieku, rzeźbioną przez Józefa Wronę. W centrum, proszę Państwa, mieliśmy kościół z 1570 roku, drewniany, który w latach 70. XX wieku został przeniesiony do Orawskiego Parku Etnograficznego. Świątynia, która się teraz znajduje w centrum, jest z lat 2001-2006. Jak widzicie, miejscowość otoczona górkami. Z jednej strony mamy Beskid Makowski albo Beskid Myślenicki, a z drugiej strony mamy Beskid Wyspowy. My dzisiaj się zajmujemy masywem Zembalowej. Wszystkimi szczytami masywu Zembalowej, no poza jednym tam małym szczycikiem, ale o nim kiedyś jeszcze uda nam się w osobnej trasie opowiedzieć. Jak tu się, proszę Państwa, nie zachwycić kalwarią tokarską, kiedy mamy pokazaną scenę, kiedy to Jezus przeznacza, czy nadaje prymat świętemu Piotrowi i daje mu klucze do bram niebieskich, a bramy piekielnego nie przemogą. No i cóż, piękne otoczenie naokoło tej kapliczki. Albo złota jama. Raczej nie, Weronika. Proszę Państwa, ostatnia możliwa stacja. Ukrzyżowanie Jezusa. Obok dzwoneczek. A jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Urbanii Góry. 671 metrów nad poziomem morza. Pierwszy nasz szczyt dzisiaj zdobyty. Proszę Państwa, piękny moment, kiedy wyszliśmy z lasu. Kiedy mamy piękny masę właśnie Zembalowej. Łącznie ze szczytami Cyrli, Pawlikowej, na które potem pójdziemy, i z Urbanią Górą, z której zeszliśmy. A przed nami podejście na szczyt zwany Golcem. I udało się, proszę Państwa. Jesteśmy na szczycie Golca, 763 metry nad poziomem morza. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie Zembalowej, 859 metrów nad poziomem morza. Trzeci nasz szczyt dzisiaj zdobyty. Proszę Państwa, no, bytność człowieka to tu jest mimo wszystko. Mimo że chyba sam szczyt w sobie nie będzie w żaden sposób oznaczony żadną tabliczką. Jesteśmy na bocznym szczycie masywu zwanej Cymbałową, 823 metry nad poziomem morza. I co? Taki dziki szczyt zdobyty w ramach tej naszej dzisiaj wycieczki. Za chwilę się cofniemy i będziemy wracać na szlak, a potem zdobywać Klimasa. Opłacało się, proszę Państwa, wierzyć, że trzeba iść do końca. Sam w to nie wierzyłem, myślałem, że nie będzie żadnej tabliczki,
Ale oto jest, żółta tabliczka na takim drewniaku. Zdobyty szczyt Cymbałowej, 823 metry nad poziomem morza. Ału! Proszę Państwa, mamy czwarty szczyt tego tutaj głównego masywu zdobyty. Przez wielu nazywany on jest Golcem, ale jest również na mapie turystycznej napisany jako Klimas. Także każdy z tych szczytów: Golec, Cymbałowa, Zębolowa i teraz Klimas zdobyty. A o co tak naprawdę chodzi z tymi wszystkimi nazwami? A chodzi o to, że miejscowa ludność mieszkająca naokoło tego szczytu różnie nazywa tą górę. Ci, którzy mieszkają w Tokarni, nazywają ten szczyt Golcem. Ci, którzy mieszkają w Łętowni, nazywają ją Zębolową. A ci, co mieszkają po drugiej stronie, czyli w Tenczynie, nazywają ją Klimasem. A jeszcze chciałem coś powiedzieć, ponieważ są różne nazwy tych szczytów, więc możemy nadać nazwę, że to jest Golec Klimasiński, a przed chwilą byliśmy na Klimasie Goleckim. Przed chwilą byliśmy na Cymbałowej w ogóle. Na Klimasie Goleckim... Cymbałowskim. Golecko-Cymbałowski. Jakaś nazwa, jak sos koperkowo-muszardowy. Żeby nie było, proszę Państwa, jak widzicie, kłócił się ze mną, że to nie Klimas. Wsadzili drzewiec w ziemię. Powiedzieli, że to jest Klimas. I tutaj mamy, proszę Państwa, kamienne tabliczki graniczące, czy też graniczne. Mamy kamienne tabliczki graniczące, czy też graniczne, które oznaczały, gdzie się kończyło jedno pole, a gdzie się zaczynało drugie. Trochę na wzór takich kamiennych murków, jakie macie w średniowiecznej Anglii. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.